Jak to nie słychać? Faktycznie, że nie słychać, bo ja nie wyłączyłam. No bo wyłączyłam oczywiście dźwięki systemowe i zapomniałam włączyć. To jeszcze raz! Ja się nagadałam! Jeszcze raz! Już słychać, już. Przywitaj się ładnie. Ej, ja się tyle nagadałam. Słuchajcie. No jeszcze tyle raz. Nagadałam. Cześć wszystkim, cześć kochani. Ja chciałam, żeby tu się serduszka fioletowe dla gości, słuchajcie, wiecie, tak w ramach gratulacji posypały. Gosia przez chwilę monolog prowadziła. Tak, prowadziłam tutaj monolog. Ale wy słyszeliście mnie, tylko Asi nie słyszeliście, więc no. No, więc mogliście się domyślić, nie? Co ja tam mówiłam. Głośniej? Może ja bym mikrofon musiała przesunąć troszeczkę? No może troszeczkę przesuń. Mam powtórzyć, co mówiłam? Nie, no już nie wiem, co mówiłam. No, o, chciałam, tak jest. To chciałam. Fioletowe serduszka chciałam dla Gosi. Zaraz zobaczę, jak ciebie tu pięknie mam. Się posypało. Pięknie. Gratulacje. Słuchajcie, Gosi, składamy jeszcze raz, moi drodzy. I co mówiłam? Aha, że guzik będzie miała. A, tak. To znaczy, wiecie, że będzie miała fajny guzik na pamiątkę, nie? O, zobacz, jakie serca. Pięknie, pięknie. No. No. Ale ja mówiłam, że Asia też niedługo będzie miała, więc będziemy. A ja powiedziałam, że to nie jest. Dzisiaj nie mówimy o mnie, że to jest święto Gosi i mówimy o Gosi. Proszę się tutaj. Ty też jesteś częścią mojego kanału, prawda? Tak. No, więc. Tak, wiesz. Tak. 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 Dobrze, moi drodzy, wygrało Ugly to Beauty, tak? Spoko, całkiem przyjemne. Tylko wiecie co, problem jest taki, bo ja kiedyś miałam nawet taki hashtag, żebyście dla mnie robili takich simów, przecież nawet robiłyśmy, co nie? Tak, tak, nie. Przecież robiłyśmy z tego, nie? Właśnie. I tam było dużo, no nie? Aha. A zobaczcie teraz. W ogóle co się stało z galerią w Simsach, powiedzcie mi, bo to jest jakaś kupa aktualnie. Ja nic nie potrafię wyszukać w tej galerii. Jest w ogóle jakiś... Dwóch simów jest, nie? A załącz jeszcze zawartość tak zmodyfikowaną. Też zrobiłam, ale to nie daje dużo. Nic nie daje. Nie, to są już zrobione tak naprawdę. A przecież tutaj było tylu tych simów. No, no, no. Ja nie wiem, co się z tym dzieje. No coś ta galeria jest nie halo ostatnio właśnie. Odklikaj na topie. Odklikaj na topie. A na co ma kliknąć? Na najpopularniejsze, czy najnowsze, czy co? A może... Weź spróbuj. Czemu tak mówi? No, nic nie idzie wyszukać teraz, no jakoś tak nie co wiem. Co ty gadasz? Najpopularniejsze ma kliknąć? Dobra, zobaczmy. Kliknęłam właśnie, no, 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 ale... wiem, bo ja mam troszkę opóźnienie, wiesz? O! O, no widzicie. Jest? Wow, ale faktem i tak jest do bani ta galeria nowa, słuchajcie. Asia, może ta? Poczekaj chwilkę, bo ja jeszcze nie mam, wiesz? Ta piratka tak fajna jest, no spoko, weźmy ją. Co? Trzewik. No, weźmy, weźmy. Simomania YouTube, to ktoś ma kanał na YouTube nawet, zobacz, o. O. Letul, no i spoko. Spoko. Co myślicie? Taka piratka. Cześć Piotruś, cześć. Jak tam, może być? Piratka, może być chyba, co? Fajna jest, fajna. Czemu ja tutaj... Teraz mi się coś tu... Ej, Gosia, a nie jest to facet? To jest facet, mówicie? Gustaw, chłopiec w ciele dorosłego, kocha swoje... Ej, co tam jest w tym opisie? Chłopiec z ciele dorosłego, kocha swoje bajkowe postacie, do których upodabnia się. Aaa, ja muszę sobie tu... Ej, to jest facet. To jest facet! Olol, olol. Serio? Ale piratka, żeśmy wybrały. Bo ja teraz tak w ten opis mówię, Gustaw? Albo raczej chłopiec w ciele kobiety, no właśnie. No to chyba coś, kogoś innego, Asia, co? Bo faceta to my nie chcemy chyba. Nie, nie, nie chcemy robić faceta. Z babką będzie ten ciekawiej, wydaje mi się. Dobrze. Ale tak mi się, wiecie, rzucił w oczy. Ale mi się wydaje, że on ma biust, nie? No też mi się tak właśnie to wydaje, co nie?
pusta wina. Którą by tu wziąć? No nie wiem. Co tam jeszcze mamy? Kurde, wszystkie są piękne, Kosia. Wszystkie są piękne. Może, słuchaj... Którą, słuchajcie, bierzemy? Którą bierzemy? Wybierajcie. Asia, kurde... powiedz jakąś cyferkę. 14. 14, to poczekaj, bo liczby powiedziałam. Liczby, nie cyferkę. No ale dobra, 14. To od góry. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ta wyszła. Zaraz zobaczę. Kiedy zaś on rowela, słuchajcie, my mamy problem, żeby to nagrać, tak, dlatego tak, że no. Nie możemy jakby na multi tego ogarnąć. A się kiedy przyjdziesz do Chorzowa? Nie wiem, kochani. Do Chorzowa to w ogóle ja już w Chorzowie nie bardzo mam co szukać, bo tam w Chorzowie... Chociaż siostra jest jeszcze moja. Może ta jest okej, okay, co? Ale czy to nie jest znowu facet, Kosia? Bo tu jest brzydka, brzydki. I o co chodzi tu znowu? Serio? No naprawdę! Co tu dzieje? O, cieniu, to jest facet! Brzydka, brzydki? Nie wiadomo chyba. Kurde, no. No ale to może zobaczyć. Czemu no mogę? Zobacz. A czy nie możemy w tym zamienić na kobietę po prostu? No właśnie. A i tak to tak samo z tą Sivką możemy zrobić tą zieloną. Dokładnie. Dawaj, jednak ty jesteś mądra, no. No widzisz, widzisz. Inteligencja. Dopiero 12, wiesz, to jeszcze. Jesteś inteligentna. Jeszcze jestem inteligentna, tak. Kobieta, o. Ale ona się teraz zmieniła. Pokaż, jak się zmieniła. Będzie Gustawa. No przecież tu wąs jest, ej. Ale jest okej, okay, ale nie zmieniła sylwetki, ani no nie. Nic, tylko wąs jej zszedł. Nie, ja myślę, że ją zostawimy, jest fajna, spoko. Zamiast kliknąć na drugie zdjęcie i zobaczyć imię, to się zastanawiają. Cicho tam. No widzisz? Cicho tam. Jest dobrze. To co, tam robimy? Robimy tą. Ja dobra. Myślę, że ona jest fajna. A, czekajcie, miałam włączyć muzykę. Ma piękną, piękną twarz. Kogoś mi przypomina, ale nie powiem, bo to będzie bardzo obraźliwe. Tej osoby, słuchajcie. A skąd ta osoba? Więc tego nie powiem. Nie powiem nic. Nic. Ale ja chyba wiem, kogo ci przypomina. Chociaż... Jecha tam. Dobra. Jedziemy. Ściągamy wszystko chyba, Gosia, najpierw, tak, nie? Tak, dobrze, ściągniemy. Mniej wiesz, musisz pamiętać, o, że ja mam troszeczkę opóźnienie, Gosia, jak chcesz, wiesz? Dobrze. Miej. Patrz, co tu się zrobiło. Czemu te spodnie się zawsze tak robią? Ty masz jakiś ten, a nie jest to w dodatkach? Te gacie, jako no, gestia, no, nie. Albo coś? Tych też nie. No nie, jest trudno, nieważne tak naprawdę. To jest Grinch, no. A czy słuchasz muzykę na live, czy nie? Grinch. Może zmieni mi Asia ten. To by się zmieniła. Kolor? Tak, zmieni jej, no, kolor skóry. Nie wiem, czy z modów, czy tak z gry? Bo ja wiem, obojętnie, dawaj jakiegoś skina. Słychać, a nie za głośno? Drugi... Bo trochę przycisza. Już. Dobra, zrób sobie tam, co ten. O, dobra. Tak chyba powinno być ok. Jeszcze tylko tutaj ten czat wasz wezmę. Dobra. Okej. Okay. Może co? Troszeczkę bardziej taką opaloną zrobimy, dziewczynę? Nie, że ten czarnoskórą, tylko taką opaloną, bardziej po wakacjach. Wiesz, o co chodzi, że taki jeszcze opalenizna po wakacjach się ostała i tak dalej. Zaraz, zobaczę. Zobaczę. Ten, wiesz. O, ja myślę, że fajna, tak. Okay. Ja myślę, że uszy jest mniejsza. Co? Jezu, co robisz z tą szyją jakoś tak? Co tu się dzieje? Mulatkę.
Nie, no taka opalona. Ej, ale rzeczywiście ma taką kanciastą strasznie. Ja nie wiedziałam, że można coś takiego zrobić w ogóle w Simsach. Może to przez tę twarz jej, przez tę głowę ogólnie, te kości i tak dalej. Jezu, jaki nos. Jezu, a się ja nie zrobię. Że Simkę wybrała. Nie no, spoko, dobrze. Weź jej pociągnij tą całą, ten cały pychol tak na dół jej pociągnij. No to muszę wziąć stąd. Gustawa będzie piękna, spokojnie. Będzie piękna Gustawa. Były już dwa rozdania. A co rozdawałaś, Gosiu? Co rozdawałaś? Do akcesoriów, do Simsów i do DBD DLC. O, fajnie. Kto wygrał? Ktoś znajomy? Maciek! Macieku wygrał DLC do DBD. No. Fantastycznie, to gratuluję. Gratuluję tej drugiej osobie też zresztą. A druga osoba to był Sebi, ma taki nick na YouTube. Aha, to też nie kojarzę, oczywiście. Szczerze powiedziawszy, no ale... Ale gratuluję jak najbardziej. Fajnie, fajnie. No. A Maciek, co wygrałeś za akcesoria? Nie wiem, czy Maciek... Do DLC do DBD, on chyba poszedł. Aha, Maciek wygrał do tego, a ten... Okej, myślałam, że... No fajnie, fajnie, Gosia. Dobrze idzie. Dobrze, dobrze ci idzie. Idzie. Dobrze, dobrze idzie. Idzie. Ale coś się z tak... minusem jest. To jest niepojęte w ogóle. Czekajcie, kto tu... Wejdźmy stąd. Da się obniżyć głowę. Czekajcie. Weź jej w ogóle tą szczękę, bo nie mogę patrzeć, ona tak wygląda, taka mała głowa na takiej szerokiej szyi, nie? Może tą szyję właśnie by trzeba było nieco zwęzić, wiesz? Ja bym tą szyję skróciła w ogóle, jak to się tak, robi? To też! Jak się skraca szyję? Bo musisz powiększyć całą głowę, nie? Chyba. Dziękuję Maju za donate'a. Maja Studio, witam wszystkich jeden z... No. Jak szyję, kurde, skrócić w sensie? Nie możesz chyba skrócić, Gosia, musisz głowę pociągnąć, tak, wiesz? Całą tak powiększyć jakby, tak mi się wydaje. Ja nigdy nie skracałam, zwężałam, ale nie da się skrócić, no. Możesz tylko właśnie powiększyć głowę. Bo ona ma strasznie taką malutką tutaj tą główkę, nie? Te kości policzkowe i wszystko. Że gdzie mam? Co mam powiększyć? O, tak, wiesz co? Jak złapiesz tak za środek czoła tak jakby, to idzie tak... Robiłaś to przed chwilą, widziałam. To idzie tak powiększyć, musisz tak za czoło, środek czoła łapiesz i tak ciągniesz, możesz, o, i na dół, możesz boki i tak dalej, nie? Ale to o, robisz to. No, tylko później trzeba uformować fajnie. No, tylko że później się nie da brody podnieść. Oczy ma piękne, nie? Co tu się dzieje, słuchajcie, z tym? No, w sumie krewetka ma rację, że trzeba by jej dać włosy, żeby wiedzieć później, jak mniej więcej poustawiać oczy i ten, wiesz? No już zaraz. Też. Boże święty, masakra jaka z wam powiem. Jak tą brodę będzie teraz skrócić, wy mi powiedzcie? A bo już czerwone jest. Czerwone, no! To wiesz co, to musiałabyś usta obniżyć. Tak, ale tak. Ona jest taka cała za nisko, teraz mi się wydaje. To byś musiała może później czoło, znaczy włosy jej dać najlepiej, tak jak krewetka mówił właśnie, wtedy to będzie takie, okay. będziesz widziała jak jest proporcjonalnie. To dam jej włosy. No jakie? Na razie damy jej te. Wiecie co, ja muszę te oczy, bo ja nie mogę na nią patrzeć, nie? Weź te źrenice, powiększ przede wszystkim. Właśnie. Z tymi włosami te oczy jeszcze takie bardziej się takie zrobią. Małe, co nie? Daj spokój, jakaś masakra mam. Z tym nosem włosy z grzywką, tak. Mówisz ty na Martyna. No spokojnie, zaraz dobierzemy. Zaraz dobierzemy coś. Ale zobacz, już jak ty po źrenicę powiększyłaś, to już całkiem inna dziewczyna, nie? Już jeszcze już troszkę, jest trochę ale... No. Taką, taką indiańską urodę będzie miała Gosia. Bo tak na to wychodzi. Ta szczęka złapi, trochę ją cofnij. Boże, zobacz, jaka zezowata. No. Czekajcie, spokojnie. Wiesz, te oczy do siebie może bardziej by trzeba. No właśnie chcę, tylko że... Jeszcze z tym nosem jesteś nie tak, słuchaj. Ale ona ma zeza, nie? Cały czas ma zeza, właśnie. Zaraz byś musiała wejść w szczegóły i te powieki zamknąć trochę po bokach. Czemu tu się tak ma? Ale ma dziwne policzki. Serio, policzki tylko ma dziwne? Krewetka, myślisz? Dziwne. Wszystko ma dziwne. No to by trzeba chyba to. Może zrób Indiankę. No właśnie tak myślałyśmy.
Ona chyba taka co będzie. Co się z tymi oczami nie tak w ogóle? Co to się dzieje z tymi oczami? Tą powiekę górną w zewnętrznym kąciku musiałabyś pociągnąć trochę na dół, Gosia. Wtedy zamkniesz to bardziej i ona nie będzie miała takiego zeza, nie? W zewnętrznym, nie? Nie da się? Nie da się, widzisz? No właśnie widzę. Już czerwono, patrz. To nieciekawie. No nie. No bo to byś właśnie musiała tak zamknąć na dół, żeby to... nie da się. No bo w ogóle jakieś dziwne te oczy. Czemu to tak? Pocahontas to będzie. Jak to obniżyć ten nos? W ogóle ona... Cały nos byś chciała obniżyć? Tą końcówkę czubek. Właśnie, no ten czubek, dobrze. Ale może mieć taki trochę zadarty, to tak uroczo wygląda. Może nie aż tak, może mogłabyś jeszcze troszkę tą końcówkę właśnie ten... Skrócić? Skrócić, ale taki zadarty może mieć, całkiem uroczy. Trochę większe usta właśnie by jej się przydało zrobić. No. O! Co by się stało? Ej, żaba się ale stało! Ale ładny ma profil teraz, jak tak popatrzyłam przez chwilę. Taka chwilkę? Tak, weź jej. Emilko, bardzo dziękuję za donate'a. Bardzo się cieszę, że mogę na nim być. Uwielbiam Ciebie i wszystkich, z którymi nagrywasz filmiki. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich z Viva 10 zł. Dziękuję, dziękuję bardzo. Buziaki dla Ciebie. Tak, to jest Ugly to Beauty. Szersze może? Czekaj. O! Olaf. Który to? Olafek. Olaf. No, śpi. No, profil nie jest zły. No, chodź. Profil jest bardzo ładny. Złaził. Po co jest złaził, powiedz. Wiesz co, czekaj, damy jej inne oczy. W ogóle wiesz, w sensie... Ale weź jej też trochę szyję, tak, zaraz. Żeby ją zwęzić. Żaba się stała. Nie, czemu? Może już oczy... poprawiłam coś... trochę. A ty możesz z gotowych oczu dawać? No nie. Aha, no. A w sensie chcesz takie, że z oczewki, dobra. Tak, tak. A może z tego byś mi coś dał? Nigdy ich nie daję, tych oczu. Patrz, to trzeba tu coś poprawić. No właśnie tak patrzę, ale takie jakieś naćpane strasznie wyglądają. No zrobimy naćpaną, co? Naćpana Indianka. Naćpaną Indianka. Cicho. Ej, no ale co, Indianie ćpali tam, znaczy wiecie, nie wąchali, ale wdychali jakieś tam, co, nie? Takie fajki pokoju, ty. W ogóle, widzisz to? Za dużo fajek pokoju ten paka. No ma coś, ma strasznie kanciaste te oczy, nie? Z nimi zobacz, nie tak, no nie? Ona ma jakieś takie... Czekaj, dodamy jej rzęsy. Nic się tak, nie przyjmujcie, rzęsy. Zaraz jej damy strasznie rzęsy. Te powieki ma. Ma jakieś takie kurde poszarpane. Aha, To jej wyciągnęło troszeczkę jakby w górę, a może... No nie. A może okulary jej damy? O, patrzcie. Czyli widzisz, ona ma chyba za nisko te oczy. Tak, są znaczy za wysoko w sensie. Ale to będzie miała strasznie wysokie czoło, tak później będzie. No wiem. No nie wiem. Kuźwa, no co tu z tymi oczami jest nie tak, wy mi powiedzcie. Jak to zrobić? Czekajcie, na chwilę tylko zrobię, jak to jest. Aha. Ja bym pocisła w dół zewnętrznym końcem. Ale zewnętrznym się nie da, zobaczcie. No, nie da się, właśnie w tym rzecz. Chyba, że jakby może ja je... Co robisz? Może w ten sposób trochę... Czekajcie. Ja nie wiem, ona ma coś, ona nie ma powiek chyba po prostu. No nie ma powiek ani górnych, ani dolnych. Wyciągnij oczy do przodu, ale to chyba nic nie da, kurczę, jak... Ona profil ma dobry. Ej, ona ma chyba za bardzo do przodu te oczy, mi się wydaje. Nawet. Nie, no takie żaby. Czekajcie. Nie, ja myślę, że my tu nic nie zrobimy z tymi oczami więcej. Gosia, może makijażem poratujemy? Wiesz? Może jakąś kreskę, kurde, te rzęsy jakieś tam, coś, myślę, że tak chyba będziemy musiały zrobić. Te brwi to ja bym... Czekaj, ja jeszcze walczę. No dobra, czekam. Jeszcze chwilę, czekaj, co może tak. Ale
ale nie, teraz już lepiej jakoś te oczy, słuchaj. Troszkę lepiej, co nie? Bo wiesz co? Wiesz czemu lepiej wyglądają? Bo ty dałaś jakieś soczewki, które zaciemniają te zewnętrzne kąciki. I dlatego ona lepiej wygląda, że nie ma już tego zeza w sensie, bo tam jest zaciemnione, te kąciki są fajne, fajne. No ładne ma usta, nie? Bardzo ładne wyszły ci usta, takie zgrabne. Usta to dam jeszcze jakąś pomadkę. No oczy są uparte, ale no nie wszyscy są idealni, spoko, kurde. No bo wiecie, czasami jak się robi to Agnity Beauty i robi się tego Sima specjalnie, to go się już tak powykręca kuźwa, że później jest ciężko wrócić tak naprawdę do czegokolwiek. Tak. Później wszystko jest czerwone, wiecie o co chodzi, nie idzie, nie można kurde nic przeciągnąć, ale ona całkiem fajnie wygląda. Mówicie skina jakiegoś z modów, ale to jest chyba z modów, Gosia chyba dała jakiś. Tak, jest z modów, ale poczekajcie, zobaczę jeszcze szansę. Cześć Macieku, cześć! Gratuluję ci w ogóle, słuchaj, bo słyszałam, że wygrałeś, kurde, DLC, także gratulation. Wiesz co, wiesz, które rzęsy jej daj, te takie opadające, o właśnie, dałaś, nie wiem, czy je zostawisz, te takie opadające, co dawałaś teraz... Deli, pamiętasz? Mhm. Tak, one są fajne, one by jej pasowały, nie? Myślę. No tak, Mint, tak, nie wszyscy są, nikt nie jest idealny, tak, dokładnie, masz rację, źle powiedziałam. Ale słuchajcie, no ona nie wygląda już najgorzej. Ładnie wygląda. Trochę... Wiesz co, ale te rzęsy to chyba tamte drugie bym jej dała, bo te takie jakieś ma... Za bardzo. Czekaj, tak patrzę. Trzeba pociągnąć za żuchwę. Ale co, w sensie, że... Co z tą żuchwą jest nie tak? Żeby skrócić jej... Chcecie, żeby jej skrócić tę twarz? Ojejsiu. Co jest z żuchwą? Nie wiem właśnie. Ja myślę, że nie, że jest okej. Okay. Już zwędzi trochę. Bo szyję, no. Czekaj, a możecie skina z tego, to... Ja zawsze daję, wiecie co, z tych, bo one są takie... neutralne, że tak powiem. Co to jest na przykład? Wow. Zobacz, a co teraz, jak teraz, jaka jest przycpana. Czekaj. O Jezu, no i teraz to jak taka już narkomanka wygląda, nawet ma chorą skórę. Nie, w tamtym zdecydowanie ładniej. No, w takim zwykły, bo one, wiecie, trochę zmieniają też jakby... Tak, rzeźbią, nie? Wiesz, oczy, nos i ten, i kości policzkowe. Tamten jakoś tak ładniej mi się wydawało. Może damy ten. Nie, no dobra, cofam to wszystko. Elliot, dziękuję za donate, pozdrawiam. Elliot, jochna smutliwy pieniążek, na szczęście 3 złote. Dobra, czekajcie, może byśmy dali... Nie, bo to będzie jeszcze ciemniejsze. Ja nie wiem, Asia, co tu mam zrobić. A może kreskę? Czekaj, może kreskę? No, ale tu jesteś właśnie z kreską. Patrzę... Ale te rzęsy też jej ładnie tak podkry... Czy ja wiem, czy to... Chyba, że ta druga była fajna. Nie wiem, czy nie przeklikałaś już. Ta druga była fajna, Gosia. A coś mówisz o tej żuchwie, że co? Że szersza? No właśnie nie wiem, co... gdzie zestaw do konturowania? No to zobacz, Asia, teraz. Ja myślę, że jest fajnie. Z tą kreską ładnie wygląda, no. Jest całkiem, możemy zobaczyć jakiś makijaż. A co ona ma z tym... Weź ją tak delikatnie obkręć. Ona ma jakieś takie dziwne te... panciaste te policzki, czy co mi się tak wydawało? To jakoś tak wygląda, co nie? Jakby pod jakimś kątem. Tak, że jednym. Takie ma kanciaste strasznie. No, takie ma takie dziwne. No ale to wiesz, to patrz, ale jak go obrócisz, to nie widać tego. Nie. No, dobra, zostawmy. Zostawmy to. Nie jest całkiem okej. Okay. Ten nos też jest fajny, taki uroczy, zadarty. A może jej jakieś piegusie dać takie fajne na nohalek, albo chociaż nie wiem. Czy ma za bardzo tu trochę, czekaj. Miau, 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 miau. Szymon, dziękuję. A to wy tak widzę ten, razem dajecie. To nie mam tego, bo szukałam, słuchajcie. Czemu ja tu może nie mam? Może wyżej kości policzkowe. Zaraz sprawdzę jeszcze. O to mi chodziło.
A co szukasz teraz? Kreskę czy cienie do powieki? Cienie do powieki. One nie, bo one też tak tu jakby... One robią powiekę w sumie, ty. One robią są powiekę? Patrz, no rzeczywiście. Mogę... Rzeczywiście, ale kurde. Kolory nie te, nie? Ewentualnie te, zobaczcie. Nie, ja myślę, że chyba wtedy bez? Lepiej. Co myślicie? Bez chyba lepiej. Wow. Chyba lepiej bez. Tak, ma taką specyficzną urodę, dokładnie. No. Taka trochę Indianka, ale w sumie, no... A może włosy jej zmienimy? Możemy jej zmienić, bo tak teraz... Się... Ale w sumie czegoś... też fajnie wygląda, no, ale fajnie zobaczmy wygląda. Co. Ta sylwetka jeszcze teraz do tej twarzy. Tak, nie tak. Nie, ja myślę, że twarz jest fajna, taka urocza. Ja myślę, że tutaj nie za dużo się da zdziałać tak naprawdę. No, to prawda. A może zasłoni wszystko... Masia twarz, nie będzie widać. Daj takie włosy na pół, wiesz, twarz. Dokładnie, słuchajcie, tak zrobiłam. O, takie fajne. Leopatra tak, patrzę. Prawie jak Mulan. Tak. Do 18, słuchajcie. Do 18 live dzisiaj w gości. Elio, gotliwe pieniążek, na szczęście 3 złote. W tych ładnie wygląda, zobaczę się. Zaraz miałam zobaczę. Miałam zakryć jej twarz, ale w sumie... A w sumie odsunięła w tych warkoczykach na górze. Takich, tak, czyli wygląda ładnie? Ładnie. A masz baby hair? Mam. Daj jej, bo bardzo ładnie to będzie wyglądać, takie wykończone. Fajnie. Fajnie wygląda, tak. Bardzo mi się podoba. No, Gosia, pamiętaj, że masz pół godziny. No, już. O, patrzcie. Piszą ci, przypominają ci, że Nurska, dziękuję. Za donate'a. Fajnie. Ja lubię te baby hair. Bardzo ładnie ten. Tymi ciemnymi w kącikach ma taką smutną minkę, ale ona nie ma chyba... Aha, że w oczy, o oczy chodzi. Ale wiesz co, dzięki Seba, dziękuję za donate'a. Gratulacje, 100 127 subów. Ale dzięki temu właśnie nie ma zeza, wiesz? Tak. To już lepiej niech ma smutne. Dokładnie. Lady Fanaberia, dziękuję za donate'a. Pozdrowienia dla nas, Asia. O, dzięki Siemianowic Śląskich. O, Ślązok. 10 złotych. No ja nie jestem Ślązaczka niestety, tylko tutaj mieszkam tak naprawdę. Aha, ona miała być taka trochę ten, czekajcie, bo gdzieś tu miałam takie... A to co robimy z niej, Indiankę? Mówisz taką troszeczkę? No dziękuję, tak. Chociaż ja czy mi się to nie podwoiło czasami? Miałam tutaj takie... O, może tej damy. Zaraz zobaczę. Długie, że rozpuszczone. Włosy? Ej, te są fajne. Nie, ale fajnie wygląda w tych. Ładnie. Ale możemy sobie zobaczyć. Ej, chcesz? Zobacz. Zaraz zobaczę. Długie, rozpuszczone dałaś? A to są w sumie te same. Czy mi się bardziej w tamtych... No, ładnie, ale tak zwyczajniej, nie? Bardziej, a w tamtych ten. W tamtych tak fajnie jakoś w tych związanych wyglądała. No nie wiem. Warkoczyki zostawić, nie? A długie warkocze? Długie warkocze, masz jakieś długie warkocze, Gosia? Się pytają. Co? Nie wiem, zaraz sprawdzę. O, w długich lepiej mówicie? No nie to wiem. Brzydka tekstura, o. Aha, że takie, ale no, rzeczywiście ta tekstura okropna, ale te, no! Ej, może takie? Agnieszka, dziękuję za live. Agnieszka, tak, za live'a ci dziękuję, za live'a, za to. Ej, a ten warkocz, zobaczcie, w tym wygląda super. A, wiem, który jest, wiem, który uwielbiam go. No, on jest taki gruby, fajny, nie? Co sądzicie? O Jezu, ślicznie. Słuchajcie, kompromis. Długie, ale w warkoczu. Na szczęście 3 złote. Które? Mnie się wydaje, że w tym warkoczu fajnie wygląda. Takie warkocze a la Kim Kardashian. No, bo ona takie ma, nie? Te włosiary fajne. Iza, dziękuję. Karol, pryzmacikowe pieniądze. Na szczęście 3 złote. Pięknie, no właśnie. Ja myślę, że ślicznie, te są fajne. Tak. Ten warkocz, dokładnie. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, jak się uśmiecha, też fajnie wygląda. Nie jest smutno.
Elliot. Dobra, sylwetkę robimy. Rzek na szczęście 3 złote. Sylwetką też będzie ciężko. W ogóle, dlaczego ona jest w tych spodniach tutaj? Czekajcie. O! Oh my god. Nałożyły. Nie są one jako bielizna? Kościa, nie masz ich właśnie jako ale bieliznę? To zmień na majtki takie... Jezu, jaką ona ma sylwetkę. O! Do tego warkocza coś moro, a my chciałyśmy ją bardziej tak po indianersku zrobić. Ale no, dobra. Zobaczymy, co tam Gosia wybierze. 3 złote. Chyba mi się coś zbaczyło z tymi donatami, słuchajcie, bo cały czas mi wyskakuje ten migotliwy pieniążek na szczęście. Bo podejrzewam, że może nie dajesz mi 5 donatów tych samych, tylko to się coś zbaczyło, co? Któż to wie? Któż to wie? Aparat na zęby jej dać? Nie wiem. Czy ja wiem? No spokojnie, będziemy sylwetkę robić dopiero, nic się nie denerwujcie. Dopiero ja tu robię. Ja mam biodro teraz. Tyłka może taki boho style. No. Pręć do przodu. Dają? Tak dajecie cały czas? Naprawdę? Dziękuję. Ja myślę, że to jakiś bug mam, kurde. A widzisz? A widzisz? Pewnie. No, fajnie chwila. Wygląda. Uda jeszcze i subcio. Ten gosób jej wyprostuj. Już, ja nie wiedziałam, słuchajcie, do niedawna, że można prostować kręgosłup. Dziękuję za wasze pieniążki migotliwe. Migotliwy pieniążek, na szczęście. No bo to jest taka ekipa, wiesz, Asia, ten, od Tomka Hasta. I oni mają taką grupę jakby migotliwych pieniążków? Tak, z migotliwej zatoki. Migotliwa zatoka grupa. O, właśnie. Aha. A ja nie w temacie. Jak ja mam? Czemu to się nie dzieje? Jak ten kręgosłup się właśnie prostuje? No. Pokaż nam mi to, kurde. Aha. No tak, tylko że to jakby... O, dobra. Ale ona ma proste, zobaczcie. Stopy zmniejszyłam. Jeszcze? Tak, stopy, pamiętać o stopach, tak. Ludzie. Tak. Może tu troszkę... Ona ma męski głos, tak? Bo to był mężczyzna do niedawna. Co myślicie? Ja myślę, że jest super. Wszystkie powiększą. Szorek. A że Indianki mają duże? Ona ma całkiem takie... Nie mają. A Indianki właśnie są chyba takie ten... drobniejsze, nie? Mi się wydaje. No. Nisa, dziękuję. Karol, pryzmacikowy pieniążek. Pozdrawiamy z migotliwej zatoki. Też pozdrawiam. Głos dobrze, zmienię. Co myślicie o sylwetce? Sylwetka dla mnie jest super. A jak wy? Wciągnij jej brzuch. No ma dobry brzuch. Co ona ma brzucha w ogóle? No, co chciana na brzuch. W ogóle Asia, nie. Tyś brzucha nie widziała. To nie jest brzuch. To jest płaska jak deska. Dobra. Za chuda krewetka? Nie, ja myślę, że jest okej. Okay. Chyba, że tak po całości ją trochę. Po całości ją? Zresztą teraz nie wiem, czy ona nie ma głowy za małej trochę. Ty to ja wiem, że ty byś to biodra takie zrobił, prawda? Nie, właśnie dlatego nie pogrubiaj jej. Bo ta głowa będzie, no... Bo ona ten... Wtedy lepiej wyglądała, czekaj. Tak myślę. Jak nie ma rzęs? Ma rzęsy, halo. Ma rzęsy, tylko takie bardziej proste, nie zawinięte. No. No szczuplejszą, żeby do głowy jej, no tak. Ta sylwetka pasowała. No, krewetka, wiem. Dobra, teraz w całym ubieramy. Takie styl boho, mówiliście na Indiankę tak bardziej, czy jak to tam? Czy jak moro? Ktoś tam chciał moro, ktoś chciał boho. Wymyśleliśmy, że Indiankę bardziej, nie? Mhm. A pokaż, co masz może, nie? Najlepiej. Hmm? Zobaczyć, co masz. Jaka grucha. Gdzie grucha? Co wy? Słucham. Co wy w ogóle? Ja nie wiem. Wszyscy, że kurde, same takie chudzinki chodzą po świecie. Nie chodzą same chudzinki po świecie. Pokaż, zresztą ona ma bardzo ładną figurę w ogóle. Fajna ma. Proporcjonalną ma, nie? Tak. Bardzo. Indiański styl, ale nie wiem, czy Gosia będzie coś takiego no, miała. Gosia, masz coś takiego? Nie wiem, właśnie szukam. Ale wątpię. Boho. Tak na pewno coś innego zrobimy. Na sam koniec wyjdzie jakoś inaczej. Albo coś boho taki, czekaj. Najpierw patrzę z całościowych, ale... Właśnie, tak, najlepiej. Miau, 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 miau.
A, Szarek, dziękuję. Dziękuję za to. Jeszcze raz Tulusi, gratuluję. To jest grucha, jakby jej powiększyć te biodra dla krewetki. No to wtedy tak. A może z tego? Zobacz, ten taki biało-czarno-różowy dałaś? Coś zmieniłaś już teraz? Taki kontakt. Wiesz, co mi zasłania mi donate? Jak wszyscy, to i ja widzę. Jeszcze raz. No fajny, fajny ten czarny. Czarno jest gruba. Serio mówicie, że ona jest gruba? Naprawdę. Kto tak powiedział, że jest gruba? Jezu, nie, nie wiem. Frędzelki, tak, z frędzelkami. Fajny. Wygląda fajnie, mi się podoba. Bardzo ładnie. Daj jej do tego jakieś fajne sandałki. Sandałki. Tak. I jest subcio po prostu. Mega. Bardzo ładny ten komplet. Jest w sam raz. Pewnie, że tak. Dajcie spokój. Ona jest gruba, to wiecie co? Ktoś tu, że za chuda, ktoś, że za gruba. Dobra, zostawmy ten temat. Dla mnie bardzo jest... fajne te sandałki, co dałaś pierwsze. Te? No takie ten, zwykłe, co takie nie? Takie zwykłe, są w ogóle, one doszły. Tak? Nawet nie wiedziałam, ale bardzo fajne. Ja są. Też nie wiedziałam, ostatnie też. Ewentualnie mam jeszcze takie, zobacz. To też są spoko. Ona jest mega chuda, no właśnie, widzicie? Stopy ma duże. Śliczna jest. Te też są fajne, ale one tak jakby poszerzają te stopy, takie paćki robią z nich, nie? No nie wiem, i te są ładne. Paznokcie, czekajcie, paznokcie muszę jej koniecznie dać, bo przecież, wiecie, bez paznokci nie może być. No, czerwony jej dajesz? Czy czarny? Może czerwony? Bo ma te frędzelki czerwone. A to czerwone. Nie z tych by musiała dać. Dziwną ma twarz. Oj, to ty nie no widziałaś na początku. No ma trochę dziwną twarz, bo widziałaś na początku, jak wygląda. No bo ciężko z nią. Poza tym mamy tutaj, wiecie, też czas ograniczony, bo gdybym ją sobie robiła prywatnie, to pewnie by się tu grzebała z nią dłużej, tak? Ale tak? Ale ona nie ma dużych stóp, bo Gosia jest mniejsza stopy. Nie ma dużych stóp. No czerwone może jej zostaw takie ciemne, no. A to może ustaj damy. A może by jej szminę dać taką czerwoną. Obydwie o tym samym pomyślałyśmy właśnie. A no. Tak, pokażemy Maciek, pokażemy jak wyglądała na samym końcu, nie pokażesz jak wcześniej wyglądała. Nie zostawiłyśmy sobie jej, ale dobra tam. Znajdę ją. Pokażemy, pokażemy. Te są brzydkie. Z którego ja miałam takie ładne, te czerwone. Czerwone usta? Nie, to też nie te. Te takie pomarańczowe trochę. No. Nie, ja gdzieś miałam takie przecież. O, z tych. Czekaj. Takie ciemniejsze? Nie, jaśniejsze. Może tych takie? Są A to nie wiem, które bierasz teraz, czekaj. Takie zmieniły jej kształt ust i jakoś mi to tak nie... Trochę zmieniły. A Gosia, a te takie, daj wyżej, wiesz co, od tych co dałaś, nie? No. Raz, dwa, trzy, czwarte. Ale... Nie, ale nie kolor, tylko do góry leć. Do góry szminkę. Nie, nie, że kolor, tylko inną szminkę. Chodzi mi o inną szminkę, na górę. Raz, tu? Ale w górę, nie? Nie, w górę, nie kolor. Raz, no, dwa, trzy, czwarte. I trzecie od lewej, szminkę, nie? Znaczy ten. O, te, no, takie matowe i z tego może? Jakiś kolor taki czerwony. A tam jest jeszcze inny taki odcień czerwieni, bardziej w taki... No nie wiem. Też zmienia trochę kształt, a ona miała taki bardzo ładny ten kształt ust jej zrobiłaś, nie? A czego z których ja jej dawałam w ogóle? Mhm. To też zmieniają. Wszystkie zmieniają tak naprawdę. Nie trochę, no, zmieniają ten, a ona taki ładny ma. To chyba miała. Mówisz coś bardziej naturalnego? No, później tak jakoś nam odwaliło, że tą czerwoną szminkę jej damy, więc nie wiem, Gosia, czy zostawiamy jej tak jak miała, czy dajemy tę czerwień. Tak? No a te? Jezu, faktycznie ona ma męski głos, czekajcie. Jak ja mam teraz zmienić głos niby? Ustaw. No wejdź w tego, w ten trójkącik, ten plambuch, czy jak to się nazywa, nie? I tak jest męski. To pierwsze trzy są damskie, nie? Od lewej. O, dobra. Okej. Okay. Nie!
Dobra. No, w porównaniu do stóp Stelli, to ona ma malutkie, kurde. Co Stella? Co? Adaś też zresztą miał. Taką zostawiamy? Ma. Ja myślę, że ślicznie wygląda, tak. Ja myślę, prawda? Że tak. Ja też myślę, że nie. Bardzo, bardzo. A może coś nasz. Nie, zresztą nie. Bo ona już ma kulczyki i tu ma takie stroje. Ona tutaj będzie, bo ja bym ją tu dała, wiesz. No. Obok. Próbuję pokazać. Znowu się tu coś muli w tym. Tak, z tą galerią to jest porażka, to prawda. Licznie wygląda. Mega. Teraz zobaczycie, jak wyglądała ci, co nie widzieli. Nie widzę ci. Ej, no nie ona mów. Ona była na początku przecież. Tak, ona była na początku. Chyba, że ona teraz będzie teraz na topie, jak ją wzięłam. A może? Nie będzie. Tak. Jak ona się nazywa? No Gustaw, nie? Gustaw. A co, musi przeklikać, Kosia? Co? Musisz go się przeklikać. Co mam przeklikać? To, ale przeklikać ma. Jezu, co się tu z tą galerią dzieje? Jakieś nie. No, zamula przeokrutnie i muli, a później tak nic nie wychodzi. Zaraz cechę zobaczymy, czekajcie. To prawda. Jest! Miałeś rację, krewetka. O? Połącz. Dzięki, Julie, za pozdrowienia. Proszę, tak wyglądała wcześniej, więc docencie naszą pracę. Zobaczcie, no, zrobiliśmy to, co się dało, no, tak naprawdę, no. Zobaczcie, miała wąsa nawet. Tak. Nawet był wąs. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. W ogóle, jak ona wygląda tak bardzo prawdziwie. No właśnie. Nie? Przez to właśnie, że jest taka niedoskonała. Nikt nie jest idealny, dokładnie. No. Przez to, że jest taka niedoskonała, tak prawdziwie wygląda, nie? Jak taka prawdziwa dziewczyna jakaś. Patrz, ona bez makijażu nawet nie wygląda źle. Zobacz, tylko te oczy jej muszę dać. Bardzo ładnie wygląda, tylko jej rzęski dać, no. I te oczy, które miała z tymi kącikami właśnie ciemnymi i ślicznie. No, widzisz, ona jednak do niej pasuje. O? Nie, tak, to prawda. Nie. Bo właśnie dzięki tym jej to, wiesz, zaciemnia te kąciki i fajnie to. Nie ma zeza, nie? Przez to. Tak, tylko czemu ja nie widzę tych oczu? Zaawansowane jesteśmy, to Gosia. Gosia to słynie, nie? Z tych challenge'ów. No. Która ona ma kolor? Beata się pyta, ten. Kiedy DBD. Wiesz co, w opisie masz jest wszystko. Jest wszystko, tak. No, dokładnie. Bo tam widziałam, Gosia dała do opisu. Co o której? Także co kochani, z kim zaglądajcie. I o której, wszystko jest w opisie. Z kim i właśnie o której. Tak. Wygląda źle, chyba miało być bez makijażu. Nie, tam nie wygląda źle. Dobrze wygląda. W sumie ona nie ma takiego makijażu, ona ma kreskę, nie? Tak. Bo ty jej dałeś rzęsy i kreskę i pomadkę jakąś tam taką. Tak. To trochę creepy, że te soczewki prostują jej oczy. Oj tam, no. Dobra, tutaj możemy dać jakąś sukienkę może? No, a jesteśmy w oficjalnym, dobra. Nie, to nie jest sukienka. Jakąś taką... Dobrze. A tu miałaś taką fajną, tak po skosie, jak dałaś tą żółtą, to była taka babka z rękami na biodrach stała. Coś, i z paskiem takie coś ciekawego. Co to było? Cóż to było? No, tą żółtą, co jej dałaś, to tak wyżej jeden ten, wyżej po skosie takie... A no, to jest spoko też. Co to jest? Patrzę, czy to... To dałaś? No, ale mam brzydkie tekstury, lepsza chyba była czarna. Ej, ładnie to wygląda. W czarnej bardzo ładnie wygląda. Co sądzicie? Z tymi, wiesz co, z tymi palemkami też całkiem... Z tymi palemkami też całkiem ładnie, Gosia. Tylko tekstura jest brzydka, Asia, wiesz, z bliska. Taka rozmazana trochę. Okej, rozumiem. Ale w tej czarnej fajnie. Wrzucę zapis, spokojnie, ja podzielę sobie i będę dorzucać po prostu codziennie jako, wiecie, taki dodatkowy film. Podzielę na każdą grę i tyle. Bo na cały tydzień sprawę, będzie miała go. Tak, że nie wszyscy po prostu będą przez całego live'a, tak. Tula, grasz Minecrafta? Pewnie, dzisiaj nie gram Dzisiaj nie gra, ale ogólnie grasz przecież, nie? Tak, co myślisz?
Ja myślę, że wygląda ślicznie, Gosia. Jest okej. I w tych bucikach bardzo, bardzo ładnie. Tu byś jej ewentualnie mogła dać coś między pręsi, jakiś wisior, taki dłuższy. Ładnie by, coś w złocie, bo ma tą, z paska ma też to złote, więc No, to się na mnie rozpędzę, bo nie wiem, co tu mam, wiesz. Vision, mam vision. I jakieś kolczyki czarno-złote też by ładnie tutaj wyglądały. Czy ja wiem, czy aż tyle będziemy jej dawać? Nie wiem, zobaczymy. To jest krótkie. Okaże. Ej, to też jest ładne, to co dałaś, to czarne takie, ten sznureczek. Ale to ma chyba tutaj złote te... Jest nawet, o, taki brąz na przykład. Nowy. Poka. Widzisz, nie mogę oczywiście zobaczyć wszystkiego, prawda? Czekaj, a jakbym tak zrobiła? To jest fajne właśnie, to pierwsze z tym złotym na końcach. Bardzo ładnie to wygląda. No też nie zobaczę, patrzcie, no. Albo aha, bo ci się robi, wiem co ci się robi. No, że tam nie idzie dać, no. To co, no, może być. Ale ja wiem, że ja bym już tutaj kolczyków nie dawała. Nie, już chyba nie dawaj kolczyków, już, bo to już jest bo to będzie długie. Za bardzo. Mhm. Może jakieś usta mocniejsze troszeczkę, czy nie? Co ona ma za pomadkę, to co ma w tym? To co będzie dawała... Tu byś mogła jej dać coś mocniej, nie taka, że aż fest czerwona, ale tak troszkę mocniejszy jakiś kolor, nie? Może być nawet z tych, co ma, tylko że po prostu ciemniejsze coś, nie? By był bardziej taki kolor. Żywszą trochę. Ta mi się podoba. No ta tą drugą, co dałaś, taką ciemną. Fajnie to wygląda. A ta? Też fajnie. Myślałam, że ona będzie taka pomarańczowa bardziej, ale fajnie wygląda. Czy zrobimy w tym roku jakąś serię zimową, tak jak z elfami? Tak. Pewnie, że zrobię. A co nie chciałabyś zrobić? No ja pewnie, bym chciała zrobić. Chciała. Ja już teraz, taką słuchajcie, świąteczną. Aktualnie myślę, nawet z mężem gadałam, mówię, że właśnie już myślę nad taką zimową, żeby z Gosią zrobić, co miałyśmy w zeszłym roku. Też, żeby były codziennie właśnie tak, z tego odcinki tak. na przemian i też właśnie tak do świąt albo tam do Sylwestra pociągniemy. Na pewno też coś zrobimy, coś wymyślimy. Bo słuchajcie, to była mega śna seria i tak jak myśmy się dobrze przy tym bawiły, to chyba nigdy nie. Nie bawiły, to prawda. Bo przy wyspie to aż się tak dobrze nie bawiłyśmy, bo tam miałyśmy dużo lagów, nie? Się męczyłyśmy, tak. I to już było takie później frustrujące bardziej, wiecie, i ten, ale przy tych elfach to było przecież to było genialne, kurde, tak. Tam żeśmy się uśmiały, przecież elfy były świetne super. To było, no. No i teraz, Gosia, nie trzeba już zimy, moda i nie będzie tak, nam tam, wiesz, właśnie. Nie będzie nam mulić. Będziemy miały zimę fajnie i możemy święta zrobić, wiecie, takie tak. Normalne, śpiewać. Ale co to będzie? Na pewno nie powrócimy do tych elfów, coś nowego, nie, słuchajcie. Nie, coś innego. Ale na pewno coś tam zrobimy, pokombinujemy na święta. Żeby właśnie coś fajnego. Dobra, teraz coś tutaj sportowego musimy jej dać. Asia, gratulacje tutaj tu dla Gosi idą oczywiście. Gratulujemy wszyscy jak najbardziej. Dziękuję. No. Co jest brzydkie, przepraszam bardzo. Twaróg. Co? No twaróg napisał, to jest brzydkie. Twaróg napisał. Ola, weź te kopyta, bo nie mogę nic poruszyć. Może damy po prostu koszulkę i jakieś spodenki. Gdzie my jesteśmy w ogóle? My jesteśmy w sportowym. Dobra, bo ja się tutaj zagadałam. Już za 3 miesiące święta. Dokładnie, ale leci nie ten czas, kurde. No, bardzo szybko. Ja też mówię, że zaraz święta tak naprawdę. No. A już wymyślać serio. No. Trzeba już wymyślać. Znowu ale masz, jest... ja mówię ci, ty masz w majtkach po prostu te spodnie. A co to jest? One są za gacie jakieś, aha. Nie? Faktycznie. O. Ja mam? Lewisa, jej dałaś? Lewis. Zobaczcie, ja bym dała tak i do tego jakieś trąby. Świetnie, jak mówisz, Gosia, Lewis, czy po polsku Lewis, tak mówisz Lewis, normalnie. Czy mówisz tak jak oni, Louis jakieś tam, nie, czy Lewis, jakoś tam inaczej wymawia, nie? Ja też mówię zawsze Lewis, że gacie z Lewisa, nie? Ale to o, się jakoś a może inaczej... tak zrobimy? Czekam, aż Gosia skończy. Masz w majtkach spodnie, tak. Tak dokładnie, Gosia ma w majtkach spodnie. No. No, dziwne rzeczy. Majtka na spodnie. No, ja bym zrobiła tak, co sądzicie? Ja uważam, że bardzo ładnie wygląda. Na biało ją, nie? Ubrałaś tak. Taki dałaś jej ten... Fajnie, bardzo fajnie. A nie ma takich spodenek w kolorze tych trampek? No właśnie nie ma.
No to spoko, to zostawić. Do tego wziąłem białe, no ewentualnie czarne. Albo szare chociaż, żeby nie wyglądała tak jak... Czarne nie, czarne są takie za bardzo. A te szare... Słuchajcie, nie te szare czy białe? Znaczy wiem, to jest taki, nie wiem jak to nazwać nawet ten kolor, pod tym czarnym, co dałaś. No Gosia ma różne dziwne rzeczy w tym kasie, ja się zgadzam, słuchajcie. Jakie? No masz różne dziwne rzeczy, ci się dzieją, wiesz, bo masz mody, tu ci się coś nałoży, tu masz, widzisz, ten spodnie w majtkach, czy jak to tam, nie, różne dziwne rzeczy. Ale ja też tak mam, słuchajcie, w tym starym tym folderze z kasa, różne takie właśnie rzeczy. Wiecie co, nie, miałbym tak zostawiła. Nie, zostaw białe. Białych, tak, zostaw. Dobra. Koszulka nie pasuje, pasuje, fajna jest. Dlaczego? Zwykła koszulka. Lisa, kurde, oryginalna, fajna koszulka. Normalna, zwykła koszulka. Świetna. Dobra. Jedziemy, słuchajcie, do spania. Do spania, ja myślę, tu nie będzie problemu, tu tylko jej rzęsy załóż, Gosia, i tyle. Rzęsy jej załóż i tyle. I tyle. I nic ją nie ubieraj. Nie, ja mówię w sensie ten, o twarz, nie? Albo styki, tam, ja jej bardzo lubię. Albo czekaj, jeszcze tu miałam takie... Weź na całe ciało jej pachnij. Nie wiem, gdzie to teraz jest. O Jezu, co to było? Takie mruczenie, takie... To małe, nie? No. O, chyba się przeciągało. Tak. Coś tak. No, tak... Znam zachowanie kotów. Fajne to albo jest, koszulkę tylko tam do spania taką... może coś w innych kolorach, takie bardziej, bo to takie, nie wiem. Co na to ma? Nie, z tym to nie bardzo. Z numerkiem. Nie ma bez numerka? O, to są gładkie. A ty może... te daj. No, fajne są te do spania. No, tylko jaki kolor? Taki pastelowy jakiś, czyściutki, fajny do spania. O, ten był fajny taki, ten, co dałaś, nie wiem. Taki jasny, nie wiem co to był za kolor, taki morski, bardzo jasny, wypłowiały, nie wiem, miętowy można by taki? Nazwać. No, taka szpitalna i w sumie no tak, taka szpitalna trochę rzeczywiście. Co szpitalna? Ta różowa wyżej była mega. Jaka różowa? Ale rzeczywiście ta się kojarzy trochę ze szpitalem, Gosia, tata. Tutaj może żółtą, jasną albo jakąś, nie wiem. Kurde, tam a tam. Albo tą różową taką też fajnie w tej różowej wygląda. O, albo taką. Tylko że to są te numerki z tyłu i te no to co z tego? Co zostaw? Zostaw jej tą błękitną taką z tym. Ale ta biała jest śliczna z tym numerkiem i z tymi poduszkami. No, zostaw jej tą białą. Dobra. No, ta biała jest fajna i ma takie fajne te pastelowe te. Okej, okay, to teraz tak. Pazury. Paznokcie do spania. No w sumie paznokcie do spania no, się nie ściąga. Mieć paznokcie, nie? Nie wyrywasz se kuźwa przy spaniu. No nie, nie właśnie. Czekaj, co tutaj dam tą. No, no tak naturalnie fajnie. Ona ma jakieś. To jest skin, tak robi jej te policzki takie ciemniejsze? Tak. Aha, okej. Okay. No. I to. Dobra. O Boże, to zostawmy na koniec. Strój. Impreszowy. Nie, nie, imprezowy później. Szybciej dobierzemy strój. Aha, strój kąpielowy, no. A może z tych jej damy, ja te bardzo lubię, tylko... Banany. Ananasy. Kwiatki. Pomarańcze, cytryny. Ale fajne. Bardzo ładne. Albo taki ten Galaxy? Kwiatki nie, pomarańcze też nie za specjalnie, cytryny. Ej, ten niebieski Galaxy fajny. Nie, o, czekaj, bo był ten ładny. Niebieski i był jeszcze taki fioletowo. Nie, no to ten z fioletowym fajnie też wygląda. Bo był taki niebieski i później ten taki niebieski z fioletem. To ten niebieski z fioletem fajniejszy. Ten. Niebieski piękny, widzicie? Ten Galaxy też fajny. Będzie DBD. Rozpiska jest w opisie. Ale na koniec będzie DBD. Weź daj ten z fioletem. Taki niebiesko-fioletowy, ładny. No. Ten? Tak, ten niebieski ten, czy ten, ten z fioletem? Nie, ten z fioletem. Galaxy. No Galaxy. Też tak myślę. Dobra. Tu je dam pazury. Czy mogłabym mieć... Czekajcie.
No, a ty, Gosia, masz w planach poślizg też? Bo tu prawie pierwsza i nie wiem, wiesz, bo tam następni będą zaraz, nie? Tak, tak, tak. Ja tam Izy i Tomka mam po półtorej godziny specjalnie i tak wpisałam, żeby właśnie tak i przerwy jakby i tak jakieś, dalej, dobra, żeby doliczyć dobra. Tutaj wszystko. Okej, okay, spoko. Także spokojnie. Dobrze. Już. Mm-hmm. Nie, bo wiesz, ja, mi to nie chodzi, że ja muszę uciekać i żebym się spieszy, tylko żeby tam ludzie nie czekali, wiesz. Czemu nie mogę dać tego? Dobra, nieważne, nie będziemy tego robić, paznokci. Dawaj, może teraz pójdziemy w ten ciepły strój, bo to też jakieś tam spodenki się jej da, jakieś t-shirt, tak, wiesz, i sandałki. Tylko jeszcze oczy. Mhm. Ale normalnie taka różnica jest jak te soczewki, nie? No. Kolejka na TS-ie, tak. Co? Nie, bo ty napisałeś, że kolejka na TS-ie, bo już czekają następni. Nie, no spoko. Dobra, jeszcze tylko impreza, słuchajcie, ciepło, zimno, to chyba już nic, nie wiem, zobaczymy. Co to już najwyżej zostawmy ten imprezowy, bo to wiesz, za długo by trwało. Ja myślę, że najważniejsze, słuchajcie, jest codzienny i ogólnie tak. Zrobić takiego sima, wiecie, w całości to też jest sztuka, prawda? Mhm. I do tego codzienny i ja myślę, że już jest okej. Okay. Nie wiem, w ogóle nie mam koncepcji, co by jej tutaj. A może damy takie frenzle. Frenzelki? O. Udostępnisz w galerii, Gosia? Tak, udostępnię. Tak, słyszeliście? Będzie. Zaraz udostępnię, jak skończymy. Nie wiem, co mam. O, Kasia napisała, że dzisiaj mają imprezę urodzinową synka, który jutro kończy 2 latka i już od czasów brzuszkowych słuchał naszych głosów, Gosia. O! Jedny, nie? Ale 2 latka, to buziaczka dla maluszka. Oczywiście. Kurde, wszystkiego najlepszego, Kasiu, tak. Dla synusia. Dokładnie. Bawcie się fajnie dzisiaj. Kiedy mój miał 2 latka? A mój? A twój? No czas lecia się, co? Masakra. A mój? Straszne. Twój to już niedługo nastolatek będzie. Będziesz miała bunty różne. Ej, mój to już jest nastolatek. No w sumie już jest. 11 lat. No, tak. I już są bunty, Gosia, jakby. A no tak, no już są, tak naprawdę. A, 2 lata to jeszcze grzeczne dziecko? Co ty gadasz, krewet? Co ty? To już jest pierwszy bunt dwulatka. Tak, dwulatka bunt, właśnie, bunt dwulatka, ja później słuchajcie, jest bunt 3-latka, 4-latka, są ciągle tak, bunty, słuchajcie. Tak, to macie co roku są bunty, słuchajcie, no. No, ale 2 lata bunt to był taki, to ja się zdziwiłam, słuchajcie, na przedpokoju, pamiętam pierwszy raz, jak mi się zbuntował, kurde. O, no. Co myślicie? Bo nie chciał butów ubrać. Był bunt i był ryk. Tak! Pięknie wygląda, bardzo ładnie wygląda. A bunt... dałaś jej tu też rzęsy, bo jakoś właśnie tam już daje, na... daje. Dobra. Bunty bunt są, słuchajcie, co roku. Tak. Do końca pewno będą, życia tak naprawdę. Życie. Tak to jest. O ja myślę, że super wygląda. Może te właśnie to na ciepło i to na zimno już sobie darujemy. Tak, tak, to już sobie darujemy, słuchajcie, więc... tak, jeszcze Żonika, niedługo wesele i ten... No, i no, Miki. No! Ja nie wiem, moje dziecko nie będzie miało. Ale ładne kluczyki mam w ogóle, nie chciałam. Nie będzie miało, słuchajcie, kobiety. On zostanie ze mną. Boże, tak. Oczywiście sobie żartuję, żeby nie było. A później. Ty, Asia, później będzie w szkole, a ja powiem, proszę, niech on już idzie z tego domu, bo przecież ja tu nie wytrzymam, nie? Idź na te studia jak najszybciej. Moje ma już 20, a cały czas was oglądam, dziewczyny. Serio? 20 lat już? Ale fajnie. Super. Ja się bardzo cieszę. Wiecie, jak ja się bardzo się cieszę właśnie, jak wypowiadają się starsi też widzowie, tak. Wiecie, w komentarzach. Bardzo to jest przyjemne, urocze. Tak. Oczywiście cieszę się bardzo również z tych młodszych, żeby tu nie było za chwilę, że wiecie. Nie, ale bardzo tak przyjemnie, że ktoś również podziela takie, wiecie, hobby. Dokładnie. Jak granie i że tak się nie dalej. Wstydzi, że nie wiem, gra w tak, Simsy na przykład. Pomimo wieku, wiecie co, tu jej damy jakiś może gotowy, żeby cokolwiek miała. Po prostu, żeby no, ta jej. Tu... Ej, ten z kapelutkiem też jest fajny. No, ten jest też okej. Okay. Ten? Tylko, że ona tu będzie miała makijaż taki chamski, nie? No, zaraz, trochę, ale tak. Dobra, tam. Overcooked chyba będzie teraz. Teraz będzie, po... tak. No. O. Dobra, a na zimę... Kapelutkiem ślicznie, no. Boże, jakie makijaże oni tu mają. O, ja pierdziule. Będziemy trzymać kciuki za maturę. Ale Kajta matura. O, patrz, ten jej dam. Bardzo fajnie wygląda. Dobra, moi drodzy, to ja myślę, że tak skończymy, więc tak, to jest codzienny, proszę bardzo.
Oficjalny, też myślę, że ładnie wygląda. Sportowy, do snu. Dawno się nie bawiłam w kasie, powiem wam. Imprezowy, do pływania, no a te są, wiecie, gotowe. Także tu przemknijcie troszkę, chociaż ładnie wygląda. No tak, i jeszcze ładnie. Raz dla porównania, tak wcześniej wyglądał Gustaw, a tak wygląda Gustawa, proszę bardzo. Jego siostra. To tak. Jest pięknie. Dobra. Więc o, teraz... Wena jeszcze napisała, że z córką pogrywa w MMO. No, mój pięknie. Syn też za niedługo ze mną będzie grał. No. Super, superowo, słuchajcie. Pewnie. A co? To powiedzcie, co? Poczekaj, powiedzcie mi, jak to teraz... Aha, tu. Boże, jak jestem głupia. Tutaj tylko napiszemy tak. Gustawa. No, bardzo fajnie wyszła, nie? Ta simeczka bardzo ładnie. Tutaj zrobimy... Zwan Agritum Beauty. O, skąd? O, proszę. Tak? Jeszcze jakieś zdjątko ładniejsze może? Tak średnio widzę. Nic mi się nie podoba. A to pierwsze było spoko. Dobra. O, dobra, dawaj. Dobra, jest w galerii, słuchajcie. Także, moi drodzy, teraz kilka minutek przerwy. A, nie, chwila! Albo dobra, to może, nie wiem. Bo jeszcze obiecałam wam znowu kod do Simsów 4, moi drodzy. To teraz będę rozdawać kuchnię na wypasie. Więc zapraszam wszystkie osoby wszystkich. Na YouTube'a. Wszyscy chodźcie, szybko. Tak. Te, które nie. Chcą kod. No. To zapraszam. Kuchnia na wypasie. A jak rozdajesz, Gosiu, jeśli mogę się zapytać? Zadaję pytanie system? Dotyczące mojego kanału i po pierwsze najlepsze. O, bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Słuchajcie, zadam Asiu pytanie. Pierwsze pytanie, Asiu, było, jaki był pierwszy film, który wstawiłam na kanał? Z Don't Starve'a coś, Gosia, ale nie wiem dokładnie, ale Don't Starve chyba, tak, co? Tak, no, to Elinor, taki mod. No, Asia tak jeszcze wtedy nie grała, tak, nie? Drugi był, żeby wymienić trzy horrory, które nagrałam, bo to było do DBD. Z tą taką na pewno ślepą. No. Outlast'a nagrywałaś. Tak. Czy Outlast, nie wiem jak ten. I z horrorów DBD się zalicza? Tak, to tak. Też. No to... Jaki quiz, jakie łatwizna, no. No to jeszcze chwilkę poczekam, po prostu, bo na Twitchu jest większe opóźnienie niż na YouTubie i dlatego osoby, które chcą dostać jakiś kod, to dlatego mówię, żeby weszło chociaż na chwilkę na YouTube'a, bo żeby było bardziej fair. Tak. No, także moi drodzy, wszyscy mają kuchnię na wypasie? Nikt nie chce? Tak, nie wygram. Oj, Elinor, tam Patti, może akurat się uda, daj spokój. No, to widzę, że sporo osób ma... Kuchnię na wypasie. No bo kuchnia to jest tak, kurde, fajny, nie? Akcesoria tak, z kuchni. Fajne są. Ej, w ogóle strasznie długo nic nie mamy, co? Żadnych. No już akcesoria powinny być do, kurcze, 4,5 roku, prawda? No. Nic nie ma. Nic nie ma, kurde. Dobrze, moi drodzy, to zadaję pytanie. Też będzie łatwe, uwaga. Jak miała na imię bohaterka pierwszej serii Simsów 4 na moim kanale? Ło, to łatwizna. Są i łatwe, i trudne. No i teraz uwaga, kto pierwszy? Krewetka, patrz tam. Ja patrzę. O, już jest! Kolia! Kolia, dokładnie. Kolia z ametystami, słuchajcie, Kolia z ametystami, Maja. Widzę, brawo. Właśnie. Brawo! Kolia z... Ktoś tu Ula napisał, no co ty? No co ty, Ula to była kiedy? Meliska to też. Meliska to jest córa Maji, to nawet ja. Tak, tak. I to są kod kuchnia. Super. No. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy, dokładnie. Gratulujemy, moi drodzy. To dobra, co? To sobie skreślam. Dobrze, Asiu, tobie bardzo dziękuję, że zechciałaś ja, mi towarzyszyć. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie, Gosiu, ci gratuluję. Nie na pokaz. Dziękuję. Nie na ja pokaz, wiem, nie toksycznie, tylko wiem. Tak szczerze, od serca. Gratuluję ci serdecznie, kochana. Zasłużyłaś, naprawdę zasłużyłaś na te 100 tysięcy. Już dawno zresztą na nie zasłużyłaś. I to tyle. Dziękuję wam serdecznie, kochani, że byliście i bawcie się fantastycznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Dobrze, moi drodzy, a ja teraz naprawdę kilka minutek, bo teraz będę musiała przełączyć grę, w ogóle zmienić. Także no parę minutek mi dajcie, także za niedługo wracam.